No hello tutaj Purpose, witam w kolejnym odcinku z Harry Potter i Książę Półkrwi. Lecimy do Dumbledora. Muszę najpierw iść do profesora Dumbledora. Możesz mi wskazać najlepszą drogę? No pokaż. Aha, to nie w tym kierunku poszedłem co trzeba. No i fajnie! Pisaliście mi, co w ogóle, no, generalnie ja nie zwracam uwagi na to, żeby się jakoś specjalnie na odcinki ubierać, ale od kiedy założyłem tą bluzę, to było bardzo dużo komentarzy, że to bardzo fajna bluza jest. Także spoko, mogę nagrywać w czerwonej bluzie. Fajnie się, w zasadzie to pokażę wam, bo ona ma takie fajne drewniane sprzączki tutaj, no. Ale fajnie się odcina ten czerwony kolor na nagraniu. To jest fajne w niej faktycznie. Jak tak sobie przyglądam się, to zawsze to tak. O, na przykład tak. Fajnie? No to fajne, że fajnie. Dobra, lecimy. Głupota totalna, bo znaczy ja tam, no, lubię się dobrze ubierać, ale jakoś nie zwracałem na to, żeby jakieś specjalne ciuchy na nagrania zakładać. Może czas zacząć? Patrz, kto tu pełza! Nie mam na to czasu! Nigdzie nie pójdziesz! Gręfota! Znowu? Gręfota! A teraz już nie mam tego. Oj, ja też oberwałem tak w tym samym czasie co i on. No, o, dawaj, Harry. O, co jest? Jebudur, gościa. Ale ten czar jest, nie jest aż tak skuteczny jak spamowanie po prostu Dreadfotą, no. Spamowanie Dreadfotą jest po prostu najskuteczniejszym czarem, no. No i wszystko poskładane. Poskładane. Płaci Potter. Malfoy. Malfoy dołączy do swojego tatuśka w Azkabanie. Mam to, proszę pana. Dostałem wspomnienie od Slughorna. To doskonała wiadomość. Wiedziałem, że ci się uda. Harry, szybko. No szybko, Harry, szybko. Pośpiesz się, Tom. Teraz, wreszcie, będziemy wiedzieć. Horcruxy? Zaiste to czarna magia, Tom. Żeby zrobić Horcrux, trzeba rozszczepić duszę. A w tym celu trzeba dokonać morderstwa. Zabójstwo rozdziera duszę. Już jeden raz to rzecz przeciwna naturze. Ale 7 razy? Tak sądziłem. Horacy opowiedział Tomowi Riddle o Horcruxach. Horcrux to przedmiot, w którym ktoś ukrył cząstkę duszy. Dopóki istnieje Horcrux, ta osoba nie może umrzeć. O, sakra. Znaczy, ja już to wiedziałem oczywiście, bo czytałem książkę. Myśli pan, że to właśnie zrobił Voldemort? Udało mu się stworzyć Horcrux? O, tak. Udało mu się. I to kilka razy. Stworzył ich 7? Rozdarł swoją duszę na 7 części. Jedna jest w nim. Pozostałe 6. Spotkałeś się już z jednym z Horcruxów w 2. klasie. Dziennik Toma Riddla. Drugi zniszczyłem. To ten pierścień. Więc to tak zranił się pan w rękę? I to dlatego pan znikał? Szukał pan Horcruxów? Tak, Harry. Jak sądzę, być może odnalazłem 3. Gdy przyjdzie czas, poproszę cię o pomoc w jego zniszczeniu. A Snape chce, żebyś odwalał szlaban? Nie, on wie, że to decydujący mecz. Musisz mnie zastąpić. Dean zajmie twoje miejsce jako ścigający. Plotkujesz, zamiast czekać na mnie w moim gabinecie, Potter? Gryffindor traci za to 10 punktów. Niby za co? Nie spóźniłem się! Nie spóźniłem się, panie profesorze. Nie musi pan do mnie mówić per pan, panie profesorze. Myślałem, że masz dość szlabanów po wypadku z Draco Malfoyem. Prosisz o następny? Gryffindor traci 20 punktów. Idź do mojego gabinetu. Gryffindor będzie musiał sobie jakoś poradzić bez swojego wybrańca. Biedny Gryffindor. Obawiam się, że w tym roku zajmie 4. miejsce w pucharze Quidditcha.
Zobaczymy. Wygraj ten mecz, Ginny! Zdobądź puchar dla Gryffindoru! Gdzie jest Harry? Snape dał mu szlaban. Dzisiaj ja gram jako szukający. Jeśli wygramy ten mecz, może wygramy w pucharze. Obiecałam Harremu, że to właśnie zrobimy. Zdobędziemy puchar. Przestań się nadymać i sprawdźmy na tablicy ogłoszeń, co zaplanował Harry na rozgrzewkę. Czyli bez Harry'ego teraz będzie. To jest to, co powinniśmy zrobić. Czyli nic. Aha, czyli teraz mam latać jako Ginny. No dobra, będę latał jako Ginny. Co ty nie powiesz? Naprawdę? Nie, bo wydawało mi się, że mam gonić kapla. Albo tłuczka. Dobra, przyspieszamy, bo tak to ja będę latał tutaj przez 2 tygodnie. Zapomniałem, że tu można przyspieszyć. To jest zbyt proste, jak się mnie nie przyspieszy bardzo gwałtownie. Chyba ominąłem to ostatnio, ale też nie jestem pewien. Nie jest to takie trudne, jak się może wydawać. Ta myszka jest bardzo czuła, ale idzie się do niej przyzwyczaić w pewnym czasie. Aha, i nie da się, bo ktoś prosił, żebym ściszył muzykę, zostawił głosy. No niestety tu się nie da, w ogóle się nie da ściszać niczego. Jedyną możliwością ściszenia jest w tym przypadku po prostu ściszenie całego komputera, całej gry, no. Aha, ja tylko mam niszczyć. Ktoś mi powiedział, że mam przed nim przylatywać. O jak, ja nie lubię przed bramki przylatywać. Ale chyba mi nieźle idzie, no takie odnoszę wrażenie, że wszystkie zaliczyłem. No możliwe, że jedna mi gdzieś tam umknęło. Uważaj za tobą! Ajajaj. Ale wpnąłem. Kurde, lewe. No spadaj na drzewo, liście pompować! No dobra, mam go. Co prawda to chyba był. No właśnie, to był tylko trening, a teraz będzie meczyk. Także mam nadzieję wygrać ten mecz i zdobyć puchar dla Gryffindora. Tylko nie są z konia. Zrzucam z tej miotły. Wow. Ominąłem, no nie widziałem kompletnie. Kurde, jak lecę w górę, to jest najgorzej, bo jak lecę w górę, to jest strasznie jasno i znika w oczach się pierniczy. A jak nie lubię spadłać na tym bank. W oczach się pierniczy i nie widać dokładnie tych całych gwiazd. Przewaga Gryffindoru, to dobrze. Czyli że Rona. Wow, to było szybkie, co zrobiłem. Próbuję go zrzucić od czasu do czasu, atakując. Kurde. Dokładnie wyszli na prowadzenie. Nie będę. Ominąłem. Jakim cudem? Co tu się właśnie odwaliło? Byłem święcie przekonany, że lecę prosto na. No właśnie, tak widzicie. Nic nie widać.
Tego momentu, całego meczu w książce w ogóle nie ma. W sensie jest scena, jak Harry jest u Snape'a. A potem już się dowiaduje tylko jak im poszło. Nawet nie pamiętam, jak było w filmie, ale tak jest w książce. No kurde, jak to się... Ja wam już mówiłem kilka odcinków temu, że tym kanałem nie lubię strasznie latać, bo... Holy shit. No tu się dziwne rzeczy dzieją. No łap już tego, kurde, znicza. No przecież masz go na wyciągnięcie ręki. Łap go! Genie! Łap go. Mam wrażenie, że latam ciągle tą samą trasą, bo te dwie gwiazdy już któryś raz z rzędu omijam. To zdobędzie znicza, a ten zdobędzie puchar Quidditcha. Chyba nie. A to Cho Chang, no tak! Ja tu walczę z Cho Chang, czyli... No z taką działką, co to Harry nie zabujamy. Jest! Wygraliśmy z Cho! Każdy z was dostaje po 50 punktów za dobrą robotę. Co się stało? Co się stało? Wygraliśmy! A jak tam Szlaban? Co? O, Snape kazał mi oddzielać zgniłe gumochłony. Przekaż pozostałym moje gratulacje, dobrze? Sam im możesz pogratulować. Nie mogę. Dumbledore chce się ze mną spotkać w wieży astronomicznej. Myślę, że chce mnie zabrać ze sobą na poszukiwania Horcruxa. Kurczę, uważaj na siebie! No. Napisał także, że chce, bym najpierw łyknął trochę eliksiru Wiggenowego. Pójdę lepiej go przyrządzić do klubu eliksirów. Na razie. No tak. Czyli to już w zasadzie końcówka książki, więc i końcówka gry najprawdopodobniej. Czyli ten plus jeszcze dwa odcinki może? Tak, takie odnoszę wrażenie, no bo jeżeli już mamy... jeżeli już mamy iść z Dumbledorem, no to już końcówka. Jesteśmy na miejscu. Mhm. No dobra, a jak się do tego... Dzięki, Nick. Ale, aha, chyba ja do niej muszę podejść, tak? Czy coś takiego? No co jest? Enter? Aha. O! Tarczka. Taka sobie leżąca, samotnie. Czemu ja nie mogę podejść do tego kociołka? W żaden sposób nie mogę podejść. Tutaj coś się robiło chyba do... A, właśnie. O kurde. No jak mam zrobić ten Wiggenowy? Czyżbym musiał zaliczyć wszystkie? Są takie dni, że powinienem pić go wiadrami. Dobra, no to zaliczę najpierw wszystkie. Rzuć pancernika. No, naprawdę. Zaliczę wszystkie te eliksiry, które tam są, żeby nie było wątpliwości. Wydaje mi się, że chyba nie najgorzej nie poszło. I czasowo, i... No i generalnie nie najgorzej nie poszło. A możliwe, że jak je wszystkie zaliczę, to się odblokują jakieś kolejne.
Są takie dni, że powinienem pić go wiadrami. Zaraz, chwilę. To jest to samo. No, no dobra. Zrobię go jeszcze raz. Szybko, bo tu nie ma czasu na pitolenie. Aha, to już. No dobra. No to chyba zaliczone. Tam było E do naciśnięcia. W sumie to można byłoby sprawdzić to E. No super, oznaka szybkiego eliksirowara. Aha, tutaj jest. Dilaty na poważne trucizny, eliksir spokoju, magiczne dowcipy, eliksir miłosny. Kolejna strona. Dilaty na eliksir wielosokowy, eliksir wiganowy. No tak myślałem. Eliksir wiganowy? Bardzo trudny. Mogę popatrzeć, jak go robisz? Powodzenia. Spokojnie. Krew salamandry. Wow, 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 widzę, że tutaj łatwo przesadzić. Dobra, znowu muszę. Ajajaj. Kurde, prawie. Co, znowu mam trząść? Ostrożnie! Co jest? Dobra. Muchamy. Ojej, oj, faktycznie jest trudny do zrobienia ten eliksir. Eliksir wiganowy? Nie lubię jak trudny. Tego trzęsienia całego. Jak go robisz? Powodzenia. No przechyl. Bartek, główienko. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Raz. Dwa. Nie, to zostaw. Nie trafiłem. Trzy. Cztery. Pięć. Do koloru żółtego. Pięknie, dziękuję. Raz. Dwa. 4, 5. Zielona fiolka, którą muszę wstrząsnąć. Pięknie. I kręcimy do czerwonego. Ale to jest trudny eliksir, masakra w ogóle. Jedna pomyłka i się wszystko sypie. Fantastycznie i znowu trzęsiemy tym. Uważaj! Woda miodowa. Wspaniale. O, to lubię. Odgrzewanie jest spoko. Ostatnie. Pięknie. Czyli tylko raz się pomyliłem, to nie najgorzej. No zdecydowanie nie najgorzej wyszło. No dobra, ale mamy przynajmniej eliksir wiganowy. Fajnie. Co mi to daje tak właściwie, bo nawet nie pamiętam. Gdzie jest profesor Dumbledore? Więcej zdrowia podczas pojedynków. Widziałem, prof.
profesor Dumbledore i Snape zmierzali do wieży astronomicznej. Snape? Nie chcę mi się bawić z tymi flagami. Dobra, to lecimy do tego. To może być troszeczkę dłuższy odcinek. Ja mam trochę więcej czasu dzisiaj, to mogę nagrać. Czemu nie? Jej, ile tarczek. I tak już przypuszczalnie nie uda się zdobyć wszystkich tych tarczek, no to chociaż tyle, że jeszcze teraz coś ich tam popada. No to już są schody chyba prowadzące do Dumbledora właśnie. No i już! A nie, to miała być wieża astronomiczna. Przyszło ci kiedyś do głowy, że zbyt wiele żądasz? Czy w twoim genialnym umyśle błysnęła choć przez chwilę myśl, że nie chcę już tego robić? Nie będę z tobą negocjować, Severusie. Zgodziłeś się. Nie ma o czym mówić. No ups. Harry, mój przyjacielu. Czas zdobyć Horcrux. Brzuchomówca. Do którego się udajemy, jest niezwykle niebezpieczne. Ale obiecałem ci, że będziesz mógł mi towarzyszyć w wyprawie. Stawiam jednak pewien warunek. Musisz spełnić każde polecenie, które ci wydam bez wahania. Tak jest, panie profesorze. Zastanów się, czy dobrze mnie rozumiesz. Jeśli każę ci uciekać, ukryć się lub opuścić mnie i ratować siebie, zrobisz to. Obiecaj to. Daj mi swoje słowo, Harry. Daję słowo. Jesteś gotów na tę niebezpieczną wyprawę? Dobra. Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Także dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.